Halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Chciałem wam zaprezentować dzisiaj nową postać, jest to, no nową, jak nową, to już trochę jakiś czas temu wyszła. Jest to Avilix, ale jeszcze jej nie nagrywałem na kanał, ponieważ była taka dość specyficzna postać, którą dla mnie, którą nie grałem, ponieważ nie trudno było mi zrozumieć jej mechanikę. W sumie dalej jest mi trudno ją zrozumieć, ponieważ ta postać jest dość ciężka na swój sposób, ale postaram się wam ją jako tako przedstawić. Jest to asasyn mele. I dwójka, zagramy sobie na dżungli. Anubis Mahoga, dobra. Tak będę przerywał co jakiś czas tutaj ten, bo i dwójka jest to taki przeskok. I jeśli co trzeci basic attack, jakby to powiedzieć, ciężka jest ta postać troszkę. Popatrzcie się. Mam tak. Jeden, drugi, jeśli teraz jest taki, co trzeci basic attack, ona dwójkę ma AOE obszarową. Trójka jest to coś takiego, co podrzuca do góry, jeśli trafi od tyłu albo od boku. A jedynka, jest to bardzo ciekawy skill, po prostu przyzywa swojego mounta, czyli tego całego suku, i po prostu sobie na nim biegnie, co zwiększa nam movement speed i patrzcie się, hop, zwiększa nam movement speed i możemy skoczyć z tego. Dawaj ci purę. Fuck my life. Dość agresywnie teraz zagrałem. Mam ją. Dobra, jeden za jeden. Nie ma źle. Dobra. O, także to były jej skille. Jej ult ogólnie jest to kontra na wszystkie rodzaje skoki. Zaraz wam powiem dokładnie, jak to działa. Jej ult zadaje damage, jeśli ktoś skoczy, ja go po prostu łapię w powietrzu i przyciągam do siebie, zadając oczywiście damage, prawda? Ult to jest też, można wykorzystać jako buff, który zwiększa nam attack speed i physical power, zależy jak mamy go zmaksowany. No, ja sobie liczne wave'a troszkę z mida. Także kto tam ma skoki u nich? Nate? No i tylko Nate. Chuj, by też strzelił. O, shit. Nie wyszło to troszkę. Idę na duo. Montujemy się. Oczywiście z tego nie musimy skakać, możemy monta anulować. O, kolnęli jej. Tutajże idę. Skoczyć czy nie skoczyć? A nie, będę skakał. I hop, wyczyszczone elegancko, dobra, cofniemy się tutaj. Chociaż mi kampy są, nie cofamy. Jeśli sobie anulujemy to oczywiście, jeśli sobie anulujemy to, to nam się cooldown nie traci, czyli to jest bardzo fajne. Nie interesuje mnie ten wave z mida, chcę mid campa wziąć. Nie ma, okej. No w sumie mogę się domyślić, że nie będzie mid campa. Dawaj ją, dawaj ci purę. Never mind. O kurwa mać, woli help. Lol. Nieważne. Dobra, myślę, że te buty sobie na pewno wejdziemy na Warrior Tabi, ponieważ nie interesuje nas attack speed. Talarki tym bardziej. Talarków w ogóle nikt nie kupuje. Bicik, hop. Bica biorę, bo ona ma bardzo małą przeżywalność w lejcie. Znaczy, według mnie oczywiście, bo ja nim nie umiem grać. Ale to wierzcie.
ta postać jest... Według mnie ona w ogóle powinna dostać buffa na przeliczniki w lejcie, bo ona jak się nie nafiduje, to ona strasznie ma ciężko. Ona jak się nie nafiduje, to ma tak ciężko w late game'ie, że to jest przerażające. Dobra, zrobimy sobie speeda. Pójdziemy na blue. Anubisowi zrobić. Anubis przedupca z tym drugim Anubisem tutaj. Nie siadła mi. Nie siadło mi AOE. On będzie na blue na bank. Chodź, gang. Oj, już tu są. Chciałbym wam zaprezentować w ogóle ulta. Shit. Kurwa mać. No, także kapa. No właśnie wam mówię, jak ta postać. Ta postać jest bardzo ciężka, jeśli chodzi... Ja jej nie rozumiem, jej mechaniki. Jak jej nie wyjdzie combo, to tą postacią jest bardzo trudno zabić. Jak tej postaci combo nie wyjdzie. A ta combo to między innymi jest trafić trójkę od tyłu. Tą trójkę trafić od tyłu jest... Znaczy, żeby... Postać... przeciwnik musi być obrócony do was tyłem i wtedy musicie go trafić trójką, żeby wtedy go móc, żeby wtedy wasz ult zadziałał. Żeby w ogóle ultem wtedy trafić damage, bo wtedy, jeśli... To jest bardzo trudne. O, teraz! Widzicie? To już był jej ult. I teraz mi combo wyszło! O, zajebiście. No masz, ładnie. Ale Anubis wyszedł niestety. Nie wiem, czy specjalnie, czy DC. Widzicie, pierwszy raz mi wyszło combo w tej grze. I zabiliśmy dzięki temu ten. A jeśli nie wyjdzie combo wam w tym, to widzicie, że ona nie ma damage'u, ta postać. Także według mnie coś powinni zrobić z tym. Jeden na lewo bronić, bo Anubisa nie ma. No, także no, nie wiem co tu jeszcze mówić dużo, no chyba poddamy się, nie? No bo jak Anubis nie wróci, to prawdopodobnie Rage Quit 1-5. Rage'ował coś? Nie wiem, nie czytałem. Z tym Anubisem nie ma się co bić, on ma 11 level. Chybałem. O kurwa. Patrzcie, on mnie nie trafia, a patrzcie ile mi do meczu robi. Wracisz, hop. No także nie wiem co to będzie. Ale ja pieprzę to. Tą linię idę tam pomóc w teamfightach, bo... Nie widzę tego jakoś. Dobrze. Zajebiście. Ojej, F6, please. Kolejny szybki odcinek, w którym chyba będzie, w którym niestety mamy Rage Quit. Niestety nie szło za dużo pokazać w nim, no ale co zrobisz? Ale widzicie jak to jest w tym smajcie. Jeden macie, jednego livera, no i chuj. Ale i tak w tym odcinku chciałem tylko zaprezentować Avilix.
że to jest postać, która według mnie powinna dostać buffa jeszcze. Chociaż już ją buffowali. Dawajcie purę, dawajcie purę, dawajcie purę. A kurwa. O shit, kurwa, jakie leczenie, jakie leczenie. Nie ma. Chciałem zabić. Kurwa jebana! Zasrana dwójka. Widzicie, ta dwójka tak czasem lubi płatać figle. Tak wam czasem nie poleci tam, gdzie chcecie. Ta dwójka nie ma tak jak takiego grand targeta, gdzie leci, tylko targetuje wam sama, nie? Popatrzcie się, tam się tylko klika. Dwójka się tylko klika. Cześć. O, zjebałem w ogóle teraz, dobra. Tego nie ma co grać tutaj. Report Anubis i chuj. Także, no, przykro mi, że ten odcinek tak wyszło, no już tu mi piszą nice video. No, bo mówiłem, że nagrywam. No, ale co zrobisz. Także dzięki wszystkim za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam na Face'a, do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Hoplay, piszcie co chcecie na tym odcinku.